tej strony Monia. Witajcie kochani ponownie w kolejnym odcinku. A dzisiaj popatrzcie, co ja dla Was mam. Co to jest? Jak myślicie, co to jest, kochani? Jakieś dwie kule. A to są co? Lalki LOL Surprise. Tak, dzisiaj razem je otworzymy. Ale zanim, słuchajcie, je zaczniemy otwierać i sprawdzać, jaka lala nam się trafiła, chciałam Was gorąco pozdrowić, więc jako pierwszą pozdrawiam Stach Nowak. Jest to Ola Derwich. Mua! Buziaki, kochana! Kolejną osobą będzie to Monika oraz Natalka Lewandowska. Mua! Buziaki! Kolejnymi osobami w tym odcinku to Lukrecja LPS, Beata Tomasiak, Aurelka, Gabrysia WS Wiktoria oraz Kamila Gębska plus jej piesek Rybi. Mua! Buziaczki, pozdrów pieska kochana ode mnie i go ucałuj go gorąco. Kolejnymi osobami będą to Milenka Kuklik Krutla, Luna Love, Kizia Mizia, jakie fajne, Małgorzata Budasz, Ania Lajk, Nikola Malinowska, Wiki Chmiel plus siostrzyczka, Vlogs Nikola oraz Pysiaczek Dori. Mua! Buziaki, kochani, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Tak, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję, kochani, za tyle lajków, ile mi w sumie dajecie, za dużo komentarzy. Tak, chciałabym Wam bardzo gorąco podziękować z całego serduszka. A teraz my, słuchajcie, przechodzimy do czego? Do naszych laleczek lulów! To co, kochani, jesteście gotowi, aby rozpakować nasze dwie kule z naszymi słodziutkimi laleczkami? Myślę, że słuchajcie, zacznę od tej po prawej mojej stronie. Ta lewa na razie sobie, powiem Wam szczerze, pójdzie gdzieś tam na bok, nie, na razie jej nie ma. Skupimy się na pierwszej mojej kuli. Tak, jak widzicie, już tutaj na obrazku widać kogo? Naszą słodką laleczkę z LOL. Popatrzcie, jaka jest słodziatka. To jest chyba taka, wiecie, taka syrenka. Fajutko. No dobra, to słuchajcie, obkręcimy sobie naszą kulą i będziemy szukać. Czego będziemy szukać? Będziemy szukać zameczka. To popatrzmy. Mamy i zameczek i wiecie co? I wiecie, co Wam powiem? Wiecie, ile jest ich do zebrania? Jest ich aż, słuchajcie, 45 laleczek do zebrania. Fajnie, ja mam tylko na razie dwie. Mam nadzieję, że uda mi się ich zebrać więcej. Jeżeli Wy macie ich już sporo, to napiszcie mi oczywiście o tym w komentarzu, jakie macie laleczki. No to słuchajcie, znalazłem już nasz pierwszy zameczek koło takiej fajowej buteleczki. To trzeba go, słuchajcie, zedrzeć tak fajnie. O, uwaga. To ja już go ściągam i wow, pierwsza warstwa jest już ścięta. To odciągamy, to zrywamy i wow, popatrzcie, mamy już pierwszą niespodziankę. A jest to co? Jest to fajny taki rebus, a na tym rebusie jest łóżko plus chyba ziemniak. Fajnie, a co z tego wychodzi? Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu. Jak lalka surprise, słuchajcie, niespodzianka, to ja mam dla Was właśnie niespodziankę taką, żebyście napisali, słuchajcie, w komentarzu, co wyjdzie z tego rebusu. O, możecie sobie jeszcze się na niego popatrzeć, tak? A teraz, słuchajcie, my przechodzimy do kolejnej warstwy, ponieważ pierwsza warstwa już jest za nami. To teraz pora na warstwę drugą, czyli szukamy kolejnego zameczka. O, jest tutaj, zobaczcie, jest tutaj taka mała, fajnutka, czarna strzałeczka, którą trzeba zdjąć. O, to popatrzcie, mam już troszkę zdarte i ściągamy. Wow! I już wiecie co? Widzę kolejną niespodziankę jakąś. Jestem ciekawa, co to będzie. O, ściągamy. I wow! Popatrzcie, wyleciało samo. I są to słodziutkie naklejeczki. Popatrzcie, jakie fajne mają buźki. No dobra, to teraz przechodzimy do trzeciej warstwy. A jak widzicie, już mamy na trzeciej warstwie taką słodką dziewczynkę, czyli to oznacza, że już jest coraz bliżej, jesteśmy naszej lali. No dobra, trzeba poszukać trzeciego zamka i chyba już go widzę i jest on tutaj w tym miejscu. To zrywamy teraz zieloną warstwę. O! Czuję się w sumie, powiem szczerze, żebym obierała cebulę, bo cebula też ma takie warstwy. O, ściągamy i wow! Ale fajniutko, mamy niespodziankę, popatrzcie, tutaj jest niespodzianka, to trzeba ją zdjąć. O, i wyciągamy i jestem ciekawa, co tutaj będzie. To popatrzcie, mamy taki fajny, różowiutki woreczek. Teraz muszę znaleźć moich nożyczek, żeby mogła innymi obciąć to. Dobra, to słuchajcie, wyciągamy i wow, popatrzcie, kawa, mamy kawę dla naszej laleczki. Jestem ciekawa, jaka ta lalka w ogóle będzie. Już się nie mogę doczekać tej lalki. No dobra, o, jaka fajna, popatrzcie, taka murzynka. To szukamy kolejnego zamka. O, mam kolejny zamek, czyli już chyba odrywamy piątą warstwę, dobrze pamiętam? Chyba nie.
Dobra, to ściągamy. I odrywamy kolejną warstwę. Wow! I kolejna niespodzianka. Dobra. I co tutaj będzie? Jak wy sądzicie, to coś takiego małego. To chyba będą budki. Jak wy myślicie? Dobra, to otwieramy naszą saszetkę i sprawdzamy, co my tutaj będziemy mieć. Wow, popatrzcie, jakie fajne czarne buciki mamy. O, takie maluśkie dla naszej laleczki. To położę je sobie koło kawy. O, i teraz pora na ostatnią warstwę. To uwaga, mamy już zameczek, to już jest proste, nie trzeba szukać wiele tych zamków. O, to odrywamy i już jesteśmy blisko naszej lali. Popatrzcie, tak wygląda nasza kula po otwarciu, troszkę śmiesznie, co jest cała niebieska. A tutaj kryje się co niespodzianka. O, matko, tyle tych niespodzianek? Dobra, to otwieramy naszą kolejną niespodziankę z naszego woreczka. Dobra, o, i jestem ciekawa, co tutaj będzie dla naszej lali. Jesteście ciekawi, bo ja już się nie mogę doczekać, powiem wam szczerze. I wow, ale śliczne ubranko, popatrzcie. Ubranko, jakie fajniutkie, wow, dobra. A teraz pora otworzyć naszą dużą, wielką, niebieską kulę. To uwaga, 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 kochani, pora na naszą niebieską kulę. To sprawdzamy, jaka lala nam się trafiła w środku. Wow, ale fajnie. Mamy także zawieszkę, o, taką faniutką niebieską. Mamy ulotkę i co najważniejsze, jest tutaj nasza laleczka lol ukryta. A tutaj jeszcze coś mamy do niej. To popatrzcie, na razie to jajka sobie odłożę na bok i otwieramy nasze saszetki. Jestem ciekawa, co tutaj w nich będę miała. To słuchajcie, otwieram moją lalę, otwieram moją saszetkę i o, wow, popatrzcie, a jest to smoczek, jaki tyczki smoczek, wow, fajnie. To go położę sobie na razie tutaj, a teraz co najważniejsze, nasza laleczka, jaka nam się lala, słuchajcie, trafi, to uwaga, 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 tniemy naszą lalę i co my tutaj mamy? Wow, popatrzcie, jaka słodziutka jest ta nasza laleczka. To teraz wystarczy ją ubrać. Dobrze, kochani, skoro rozpakowałam wszystkie nasze niespodzianki, które kryły się w tym dużym niebieskim jaju, to teraz pora ubrać naszą lalę, bo ona nie może być taka goła, co nie? To popatrzcie, jakie ma fajne ubranko. O, już wam pokazuję i trzeba teraz je założyć. O, to tak jakoś, trzeba ją założyć. O, fajnie, ale zobaczcie, jaki ma fojowy mundurek. O, tutaj i jeszcze między nóżki trzeba włożyć tutaj, o, to ubranko i wow, ale fajny ma ten mundurek. No i co jeszcze brakuje? Smoczek! O, jak fajnie, jak taka malutka dziczka wygląda. Popatrzcie i jeszcze o czym zapomniałyśmy. Zapomniałam, wiecie o czym? O budkach. Nasza lala jeszcze musi mieć słodziutkie budki. No dobra, to zakładamy jej nasze czarne budki. O, fajnie. O, tak, zakładamy, zakładamy, zakładamy i popatrzcie, jak ona słodko wygląda. I może być pić także kawę, a zaraz napełnimy naszą kawę wodą, nakarmimy ją i zobaczymy, co nasza lala będzie robiła. Czy będzie płakać, czy będzie siusiać, czy może nie wiem, co będzie robić jeszcze. To sprawdzamy, kochani. To co, gotowi, aby nakarmić naszą lalę i sprawdzić, co ona tak naprawdę robi? Ja się nie mogę doczekać, szczerze wam powiem. Dobra, to słuchajcie, naszą lalę sobie na razie położę, o, i napełnimy naszą, jej kawę w sumie, napełnimy on jej kawę wodą i zaraz sprawdzimy, co ona tak naprawdę robi. Ja już się nie mogę doczekać. To uwaga, uwaga, nasza laleczko pij ładnie, pij, 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 ładnie pij. Nasza laleczka super sobie pije. O matko, aż wycieka troszkę tego picia. Niku, nie pij tak dużo. O rany, no dobra. Myślę, że już chyba się nasza lala, słuchajcie, troszkę napiła. Mam nadzieję, że już ma dosyć. A teraz sprawdzimy, co ona tak naprawdę robi. To wystarczy nadusić na jej buźkę i co? Wow, popatrzcie. Nasza lala pluje! O, wow, dobra, to jeszcze jej damy chyba naszego pićku. Pij sobie, pij ładnie, pij laleczko, pij sobie, o. Nasza lala sobie ładnie pije.
Tak, jest bardzo brzeźniutka. O, to popatrzmy, popatrzmy. Ja już się nie mogę doczekać, jak ktoś jeszcze raz będzie pluła, powiem wam szczerze. Dobra, pije, 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 pije. I co mamy tutaj dalej? I ściskamy jej główkę i co? Jeszcze pluła, widzieliście to? Jak fajnie! Ale zapomniałam wam jeszcze o czymś powiedzieć, ponieważ mamy jajko, a na tym jajku, słuchajcie, to jest jej, co? Tak jakby pokoik. To popatrzmy. Możemy jej kawę sobie położyć, o, w ten sposób. Nasza Lala lubi oczywiście pizzę i ją położymy sobie, o, tutaj na tym krzesełku. O matko, głowa jej wypadła! Dobra, naszą Lalę sobie tutaj położymy, o, niech sobie ładnie siedzi. Ma i pizzę. O, o, i popatrzcie jak fajowo, a także wiecie co możemy zrobić, możemy zamknąć nasze jajko, tą zawieszkę należy sobie przyczepić ją tutaj, o, zaczepiamy, zaczepiamy, zaczepiamy i nasza Lala może sobie stać na naszym jajku, popatrzcie jak ona fajnie wygląda na tym jajeczku, już mi się podoba. I brakuje jeszcze jej czego? Brakuje jej smoczka. O, wow, ale fajowo. No to co? To teraz pora, kochani, na naszą drugą co? Drugą, no co, naleczkę Lala Surprise, kochani. No to co, kochani, rozpakowaliśmy już naszą pierwszą laleczkę. Bardzo mi się ona podoba. To teraz pora na naszą drugą kulę, tak, naszą drugą kulę z naszymi niespodziankami i z naszymi laleczkami, kochani. Jeżeli lubicie takie laleczki, to zostawcie, kochani, łapkę w górę. To teraz, słuchajcie, tą laleczkę może sobie odsunę troszeczkę na bok, żeby mi nie przeszkadzała. A teraz zajmiemy się naszą drugą kulą. Jestem ciekawa, jaka tutaj nam się kula, słuchajcie, kula, przepraszam, jaka lala nam się tutaj trafi. Ja już się nie mogę doczekać. W ogóle taka fajna jest taka, tak, jak się nią tak podrzuca. No dobrze, słuchajcie, to my tak gadu, 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 ale czas leci, więc trzeba, słuchajcie, znaleźć nasz zameczek i ściągamy pierwszą warstwę, czyli tak samo jak w poprzedniej i ściągamy i oczywiście już wiem co będzie, będzie tutaj rebus. Wow, popatrzmy, co my tutaj będziemy mieć? Mamy kieckę i taki wiatraczek, fajnie. No dobra, poszukamy kolejnego zamka. O, wow, już mi coraz to szybciej idzie. Dobra, 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 to ściągamy naszą folinkę, kolejną warstwę. O, ściągamy, ściągamy. Te papiury sobie tak na bok sobie tam odkładam. I mamy co? Kolejne naklejeczki. Prawie takie same jak w poprzednim jaju. Dobra. I teraz, no i jest oczywiście taka sama dziewczynka jak w poprzednim jajku. To szukamy teraz kolejnego zameczka. O, mamy zameczek i bum, i poszło. To ściągamy, 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 ściągamy. I mamy co? Mamy kolejną niespodziankę. Popatrzcie, tutaj mamy kolejną niespodziankę. I wyciągamy i jestem ciekawa, co w niej będzie. Chyba buteleczka, tak mi się wydaje, bo jest takie coś wielkiego. O, wow, popatrzcie, to kolejna kawa. O, matko, te nasze lale piją tyle kawy? Masakra. Dobra, to słuchajcie, otwieramy kolejną warstwę. Uuu. I ściągamy naszą warstwę. I jesteśmy już coraz bliżej naszej laleczki kolejnej. A tutaj mamy kolejną niespodziankę. No dobra, to wyciągamy naszą folikę i sprawdzamy, co się kryje w środku. Ja już się nie mogę doczekać, co to będzie? Malutkie budki! O matko, popatrzcie! Są to budki na takim obcasiku, takie fajne czerwone. O, wow, dobra, to odstawmy sobie je na bok i szukamy kolejnego zamka. A on jest tutaj i spójrzcie, oderwałam kolejny zamek i jest to ostatnia warstwa naszego jajka. O, a tutaj jest niespodzianka, dobra. To uwaga, wyciągamy nasz woreczek. O, ale śliczna kiecka, popatrzcie, taka biała. O, wow, fajnie. Ja już się nie mogę doczekać tej naszej lalki, skoro nasza kiecka jest taka ładna, to pewnie lala też będzie jeszcze piękniejsza. To uwaga. O, oj, oj, ha, i się otworzyło. Dobra, mamy także ulotkę, mamy i naszą lalę. O, mamy lalę, mamy pełno ulotek i jeszcze kolejna niespodzianka. No i co? Zawieszka nasza różowa. To słuchajcie,
Te dwa jaja sobie na razie, słuchajcie, odstawimy gdzieś na bok, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz skupimy się na otwieraniu tej mniejszej saszetki, a potem otworzymy tą dużą, czyli naszą lalę. LOL! Wow, popatrzcie! O rany, ale ekstra okulary! Widzicie to? No dobra, to sobie to na bok odłożymy. Odłożymy sobie na bok, wszystko na bok, wszystko na bok. A teraz nasza lala! Ale one ślicznie pachną! Dobra, to słuchajcie, otwieramy, otwieramy, otwieramy i... O, wow! Ale fajna blondynka! Popatrzcie! Jest ona troszkę taka ciemna. O, ale jak pachnie! No dobra, to słuchajcie, trzeba ją ubrać, żeby nie była takim małym golaskiem, co nie? Dobra, to słuchajcie, ubieramy naszą malutką laleczkę. O, ubieramy, ubieramy. Ojejka, coś ciężko mi idzie. Te rączki się strasznie wyginają. Ubieramy. O, tutaj na ramionczkach powinna mieć. O rany, jak to ciężko idzie, wiecie? O, i mamy ubraną naszą lalę. Wow, popatrzcie, jaką ma ładną kieckę. Super, podoba mi się ta sukienka. O, mamy, zobaczcie, jak fajnie wygląda nasza lala. A teraz... Założymy jej czerwone buciki, o, czerwone buciki, o, tak, zobaczcie, i okulary oczywiście, to zakładamy jej okularki, o, okularki już są założone, o, popatrzcie, jak fajnie wygląda, jak taka gwiazda, o, fajnie, podoba mi się to normalnie, a teraz... Trzeba co? Przed to, żeby napoić naszą lalę. No to uwaga, biorę już moją szklankę z wodą. O matko, z ulotkiem mi się wzięło. Czyli nalewamy nasze piciu. O, nalałam już nasze piciu. I teraz damy pić naszej lali. O, i zaraz sprawdzimy, co ona tak naprawdę robi. Ale długo pije. Pij, pij, laleczko, pij. Pij, pij, ale nie wypluwaj tego pićku. No co za niedobra laleczka, wypluwa picie. No dobra, to słuchajcie, o, myślę, że już się napoiła troszkę, a teraz sprawdzamy, czyli zdejmiemy jej okularki i wciskamy na główkę i sprawdzamy, co ona robi. Pluje znowu, popatrzcie, ona znowu pluje, damy jej jeszcze więcej picia, o, damy więcej piciu, o, popatrzcie, wow, ale się pieni, spójrzcie, widzieliście to, jakie fajne bąbelki wydaje, fajnie. No to co, kochani, zakończyliśmy nasz odcinek, słuchajcie, z trzem naszymi lalami, lol, tak, myślę, że Wam się podobało, bo mi się bardzo podobało, tak, jestem taka podekscytowana, fajne są te lale, naprawdę, za mojego dzieciństwa nie było takich lalek, powiem Wam szczerze, wiecie, teraz macie tak naprawdę taki duży wybór lalek, fajnie, więc jeśli Wam się podobało, kochani, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy posiadacie takie fajowe lale i ile macie tych lalek, no bo jak ja na razie widzicie, sami mam tylko dwie laleczki, lol, tak, bardzo mi się one podobają. Napiszcie mi w komentarzu przede wszystkim, czy chcecie więcej takich odcinków, wiecie, plenerowych i w ogóle, zostawiając, słuchajcie, łapkę w górę, jest to dla mnie znak, że właśnie takie filmy Wam się podobają. Co mi jeszcze macie napisać w komentarzu? Napiszcie mi, słuchajcie, w komentarzu, jak spędzacie czas na wakacjach, czy jesteście na wakacjach, ale przede wszystkim, czy macie takie laleczki LOL i jaką macie lalę LOL. I oczywiście piszcie mi także o pozdrowieniach Waszych. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, kochani!